Słucham. Wszyscy za mną! Dzień dobry, moi drodzy. Witam wszystkich bardzo, bardzo Za mną! Serdecznie. Aktualnie czemu moja drużyna stoi jak te kołki zbożowe? Coś się chyba zacięło, moi drodzy. Że mogę się poruszać tylko, moi drodzy, za pomocą klawiszy. A nie za pomocą kliknięcia myszką. Ja, piękny początek odcinka, problemy techniczne. Tak. O, dobra, wystarczyło przełożyć. Mój czar nie wypalił. Przełączyć na tryb strategiczny, dobra. Dobra, przejdźmy, moi drodzy, na mapę świata. I udajmy się, moi drodzy, do dzielnicy handlowej, myślę, że najpierw. Posprzedawać cały ten chłam. A potem, moi drodzy, Duncana pod zatopionym dzbanem. Pogadajmy z Dekinem. Mogę zobaczyć, co masz na sprzedaż. Dobra, może choć on będzie miał tyle kasy, by kupić...
cały ten chłam, który udało nam się zgromadzić. Dobra. Tak. Przekroczyliśmy, moi drodzy, 100 tysięcy. A i to jeszcze, moi drodzy, nie wszystko. Dobra. Powiedziałbym, że tak. Tak. Słucham. Okej, okay, jako że mamy... Tak? A ty co masz za broń? A, dalej ten młot sprawiedliwości. Powiedziałbym, że tak. Za mną. To jest młot bojowy, dobra? Powiedziałbym, że tak.
Dobra, gdzie jest ten kupiec pap, co ma magiczne towary papa? Dobra, jeszcze kawałek w tę stronę. Bo chciałbym sprawdzić, czy on nie ma młota bojowego. Nie, to jest lekki młot. Dobra. Wejście do czarnej stawy jest jak na razie zamknięte. Idźmy do... Do doków. Tu mamy handlarkę, bo mam dużo kasy i chciałbym tą kasę mądrze spożytkować na wzmocnienie drużyny. Tak. Tak. Dobra. Tak. Wszyscy za mną. Wszyscy za mną.
Za mną! Dobra, a jeżeli chodzi o inne towary? Dobra. Wejdźmy tu, wejdźmy tutaj. Spróbujmy wyjść. I wyjdziemy, moi. A dlaczego? Bo chcę sobie zresetować. Bo chcę sobie, moi drodzy, zresetować ekipę. Pogadajmy z Czegoś Elani. Czegoś ci potrzeba? Elani. Skoro wiesz, czy ktoś przebywa w Bajorze, możesz nas tam zaprowadzić? Nie znam już Bajora. Coś wzniosło czarną ścianę. Wszystko, czego do... Ten, kto nie może już szukać oparcia w naturze i nie pod... Coś takiego... Może zdołamy wyjaśnić tę zagadkę tylko wówczas, gdy sięgniemy poza świat natury, zagłębiając się w Biblii... Czegoś ci potrzeba? Jak udało się spotkanie z mnichami? Jak? W ogóle mnie nie słuchali. Powiedziałem, że przybyłem, aby nauczyć się walczyć, a oni tylko zarzucili mnie słowami, a potem przestali się odzywać. Już myślałem, że będę musiał wytoczyć argumenty siłowe i rozbić parę czaszek. Nawet wykrzyczałem parę rzeczy, ale wtedy po prostu ucichli. Wy, ludzie, powinniście się czegoś nauczyć o krasnoludzkiej kurtuazji. Może powinieneś być podejść do... Byli uparci i samolubni. Nie zasługiwali na moją uwagę. Bycie mnichem nie opiera się na sile fizycznej, wytrzymałości, na rozumie... To nie ma sensu! To tylko gra słów. Zagadki. Jeśli podczas naszej podróży udowodnić, że się mylisz, może przynajmniej przemyślić moje słowo... Może. Nic nie obiecuję. Ale jeśli to udowodnisz, może się nad tym zastanowię. Dobra, w takim razie po prostu zapytaj. Dobra. Świetnie, co teraz? Dobra, ty nic nie powiesz. Stryknę palcami i zamknę oczy. Kiedy znowu je otworzę, dzieje? Ciebie już tu nie będzie. Dobra, żadnych nowych opcji dialogowych. Grobnar, z tobą jeszcze nie gadałem. Mogę ci jakoś pomóc? Wiesz, co znaczy kalachcza? Kalachcza. Kalachcza. Niech pomyślę. Cóż, nie jest to język gnomi, goblini, elficki, smoczy. Chyba, że K jest nieme, ale wtedy oznaczałoby to kamień żołądkowy lub coś w tym rodzaju. Ale wiesz, zauważyłem, że masz talent do języków. Nie znasz tego słowa? Tak, ale chyba nie da się tego przetłumaczyć. Cóż, dziwne.
Może to w ogóle nie jest zwykłe słowo. Może to tytuł lub imię? Zaiste ciekawe. Uwierz mi, wielu imion, które nosiłem, nie da się przełożyć na żaden język. Część z nich nie była nawet prawdziwymi słowami, ale raczej szeregiem brutalnych obrazów. Mam jeszcze... Oczywiście, pytaj śmiało. Zawsze jestem gotów odpowiedzieć. Ach tak, zaiste. Czym się zajmujesz? Czegóż to ja nie robię? Mówię ci, czasem ciężko się w tym wszystkim połapać. Muzykuję, piszę piosenki, buduję, naprawiam, zbieram różne rzeczy, dłubię w różnych rzeczach, aż je naprawię. Albo aż nie będą się nadawały do naprawy. Ale to ostatnie raczej rzadko. Powiedzmy. Można powiedzieć, że niemal we wszystko wtykam swoje łapska, wliczając w to mroczne dziury wypełnione upiornymi pająkami. Ale to już inna historia. Co robisz z całą wiedzą, którą gromadzisz? Co? No po prostu je gromadzę. Skąd bierz pomysły na nowe piosenki? Część po prostu przychodzi z czasem, gdy doskonalisz swoje rzemiosło i zdobywasz doświadczenie. Co robisz z wiedzą? Co? No po prostu je gromadzę. Nie wiem, co za dziwne pytanie. Lubię zbierać informacje, notatki, dzienniki... Żeby więcej wiedzieć. Potrafisz się w tym wszystkim połapać? No cóż, tak, ale czasem właśnie o to chodzi. Kiedy masz głowę pełną tych wszystkich faktów, słów i liczb, możesz po prostu wyciągnąć coś, co przyda się do napisania piosenki. No i wiesz, piosenki mogą pomóc, tak jakby w zdobyciu kolejnych informacji, pogłębieniu wiedzy i cały proces zaczyna się od nowa. Dobra. Oczywiście, pytaj śmiało. Pogadajmy z tobą, Casavive. Tak? Mogę ci w czymś pomóc? Czy martwi cię jakaś sprawa związana z Neverwinter? Nie uprzedziłem ich, że chcę odejść, więc nie rozstaliśmy się jako przyjaciele. Pewnie wiele osób nie wie nawet, dlaczego odszedłem. Możesz powiedzieć mi coś więcej? Nie chcę o tym rozmawiać. Może kiedy indziej. Dobrze. Chciałbym jeszcze porozmawiać o tym, dlaczego... Poszedłem tam, gdyż myślałem, że przyda się mój miecz, że będę w stanie coś zmienić. To jedyny powód. A wydaje się, że mogłeś zebrać się Neverwinter i przyłączyć do ciebie. W ten sposób byłbyś bardziej skuteczny. Należało działać. Należało dać przykład. Nakłonienie Neverwinter do podjęcia jakichś działań przekracza moje możliwości. I większe dobro zostało osiągnięte. Dostrzegłem to dzięki tobie. Ale poszedłeś sam. Poszedłem sam, ponieważ tak właśnie musiało być. Należało podjąć walkę z plemionami Studni Starej Sowy. To była konieczność. Wiadomo, co należy zrobić. Nie ma wątpliwości. Nie ma konfliktów. Wszystko w porządku. Są bitwy, które można stoczyć i takie, które nie powinny mieć miejsca. Trudno o tym mówić. Doceniam twoje słowa, twoje intencje, ale niełatwo się zwierzać z takich myśli. Może innym razem, kiedy łatwiej będzie znaleźć słowa. Nie zawsze musimy zmagać się z takimi konfliktami w samotności. Doceniam twoje wysiłki, ale to zupełnie inna bitwa. To coś tkwi we mnie i dopóki nie znajdę odpowiednich słów... Dobrze. Dobra. Myślę, że pogadaliśmy z nimi. Na Casavira mamy na razie zbyt niewielki wpływ, więc Casavira będziemy zabierać ze sobą, bo zdaje się, że związany z nim jest jakiś quest, więc Casavir na pewno, Niszka na pewno i Elani na pewno. Dobra, przejdźmy, moi drodzy, oddać questa.
Dobra, tu. I pójdźmy, moi drodzy, prosto do Straży Miejskiej. Pogadajmy z Kormikiem. I pogadajmy z Brelajną. Witam ponownie, poruczniku. Masz mi coś do powiedzenia? Znalazłem emisariusza w studni. Dobra robota, poruczniku. Wiedziałam, że mnie nie zawiedziesz. Należy ci się pochwała za twoje starania w służbie Neverwinter. Twoje działania w dokach bardzo poprawiły pozycję straży, ale przyciągnęły również nowych drapieżników. Drapieżników z Laskanu. Już wpadliśmy w dokach na jakiś Laskańczyk. Laskan to jeden z naszych mniej uczynnych sąsiadów. W przeszłości już mieliśmy z nimi kłopoty. A konkretnie wojnę. Kiedy chodzi o Laskan, to niepotrzebne nam eufemizmy. A teraz ci laskańscy tchórze próbują wykorzystać twój sukces w dokach i wprowadzić między nas szpiegów. Doszły nas słuchy, że jeden z ich agentów będzie próbował dostać się do portu na pokładzie statku kupieckiego z Laskanu. Statku o nazwie Morskie Widmo. Masz udać się do doków, wejść na pokład Morskiego Widma i powstrzymać Laskańczyków. Wróć, gdy wykonasz misję. Dobra. Oho. I jakie to wieści przynosisz ze studni starej sowy, Lorn? Czy ciała szarych płaszczy należą teraz do kapłanów cienia? Nie, panie. Wystąpiły trudności. Poszukiwacze przygód... Zawiodłeś mnie i masz czelność wracać! Kazałem ci zapewnić kapłanom bezpieczeństwo! Bez nich rytuał się nie odbędzie. Prosiłem jedynie, byś naciskał siły Neverwinter, odciął ich szlaki handlowe prowadzące przez góry. Dałeś Neverwinter nadzieję i zwycięstwo przy studni Starej Sowy, które pozwoli im skupić się na innych frontach. Fort Locke i Highcliff wciąż należą do nas, Lordzie Gariusie. Uwaga Neverwinter będzie skupiona na tamtych terenach. Fort Locke i Highcliff, tak. Z pewnością nie słyszałeś, że nasza pozycja w tamtych okolicach osłabła. A teraz wróciłeś, by mnie poinformować, że studnia Starej Sowy padła, a kapłani nie żyją? Może powinienem pozwolić, byś to ty przekazał królowi cieni te wieści. Chcesz tego, Lorn? Lordzie Gariusie, wybacz mi. To się więcej nie powtórzy. Przysięgam na moje życie. W tej kwestii masz rację, Lorn. Lorn, wykiwał cię zwyczajny poszukiwacz przygód? Naprawdę wychodzisz z wprawy. Ugryź się w język, Torio, albo wyrwę ci go z gardła. Drugi raz już mnie nie powstrzyma. Och, oczywiście, Lorn. Przy twoim szczęściu, następnym razem po prostu cię zabiję. Dobra, moi drodzy, zróbmy sobie save'a 45. I idźmy do doków, moi drodzy, znaleźć statek o nazwie Morskie Widmo i... Thank you.
I leci, moi drodzy, wyeliminować szpiegów z Laskadu. Półbrytowa zbroja. Tutaj co mamy? Czyżby to był ten okręt? Moi towarzysze gdzieś utknęli. Dobra. Zaraz zawiśniesz na swoim miejscu. Zaraz atakujmy tych głupców. Atakujmy tych głupców. Atakujmy tych głupców. Atakujmy tych głupców! 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 Dobra, podnieśmy to, co tu puścili, 9 sztuk złota. Teraz poddaje się portowcze. Luskańczyków, oni powiedzą, że mistrz drugi, nie, to córka lewa ręka nie wie, co robi prawa. Mistrz piątej wieży. Tak, czarny garnek, ale nie służył Luskanowi tych rzeczy. Jego ambicje wygrały ponad narody. Kiedy Luskańczyk dowiedział jego planie, ale wtedy i tak będzie za późno. Lepiej służył jako nieboszczyk.
Dobra. Odpocznijmy sobie. I wróćmy do Brelajny z meldunkiem. O, bandyci. Szybko do mownicy, długo wrócę z spaceru. Ty chcesz otworzyć ten zamek, wymienia sobie, by ktoś uczył jej sztuczki. Co tu się dzieje? Ej, sobie rozpuścić, chcę wiedzieć, co robimy. Czas się przekonać, we straży miejska. To ostatnia fanza wjezdnej szkoda, dopiero... Rękę masz na bok! A więc wróg się wreszcie zjawił. Powiedziałbym, że tak. Dobra, mini questik, mini aktywność poboczna. Nie chcę do tylnego zaułka, moi drodzy. Ja chcę, moi drodzy, do kapitan Brelajny. Dobra. Przejdźmy tu. Dobra, pogadajmy z szeryfem Kormikiem. Za sukces na pokładzie morskiego widma należy ci się pochwała. Załatwienie sprawy statku nie uwolniło nas od Laskańczyków, ale mocno ich zabolało. A to mi wystarczy. Mam nadzieję, że żaden Laskańczyk ci nie umknął. Mają oni tendencję do żywienia urazy. Proszę, oto nagroda za twoje starania. To była niebezpieczna misja, ale została wykonana doskonale. Poruczniku, właśnie otrzymałam wiadomość od dziewiątki. Podejrzewają, że zabójcy znajdują się w Neverwinter i poprosili o naszą pomoc w ich odnalezieniu.
Trochę ociągali się z tą prośbą o pomoc. Po wydarzeniach w dokach zostałam zasypana pytaniami. Nie jestem pewna, czy ufają moim, naszym zdolnościom. Ale otrzymaliśmy potrzebne informacje i teraz wydam ci rozkaz. Udaj się do dzielnicy handlowej i zapoznaj się z sytuacją. Jeśli stanowią dla Neverwinter zagrożenie, to chcę, by zostali wyeliminowani. A teraz idź, przygotuj się i wróć, kiedy to zagrożenie zniknie z mapy Neverwinter. Dobra, jakie mamy teraz zadanie? Niedaleko magazynu się ukryli. W porządku. Ale to, moi drodzy, już w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. Zrobię sobie save'a 46. I do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.